No można powiedzieć, że takiego mandatu poparcia to chyba nikt do tej pory nie miał już. Trudno będzie pana przebić, ale w tej kadencji zostaje pan przewodniczącym klubu, tak? Tak to zostanie? Tak, tak. Zostałem wybrany przewodniczącym klubu radnych Platformy Obywatelskiej RP. Czy jakieś zmiany planuje pan w stosunku do poprzednich, że tak powiem, tutaj prac? Właśnie, jak to będzie wyglądało? Ma pan jakąś wizję pracy tej grupy osób? Dosyć sporej grupy, podkreślmy. No, chociaż Platforma Obywatelska ma zdecydowaną przewagę w Radzie Miejskiej, możemy rządzić samodzielnie, na pewno będę mimo wszystko nastawiał się przy takich bardziej kontrowersyjnych uchwałach na zdecydowany dialog i współpracę z klubem opozycyjnym oraz z tymi dwoma radnymi, którzy są wolnymi elektronami w Radzie Miejskiej. Ponieważ ważne uchwały dla miasta, ważne uchwały dla życia mieszkańców Grudziądza, no, powinny być jednak przyjmowane zdecydowaną większością i tak dopracowane, aby znalazły poparcie wszystkich środowisk politycznych. Nie ma się co oszukiwać. W porównaniu z poprzednim przewodniczącym klubu Platformy Obywatelskiej jest pan osobą no, zdecydowanie na osobnym biegunie, o wiele bardziej koncyliacyjną, taką, z którą na pewno opozycja łatwiej chyba będzie się porozumiewała, bo w poprzedniej kadencji no, już tworzył się chyba taki próg, że nie było żadnej możliwości komunikacji. Nie widziałem, że tak jestem postrzegany, dziękuję bardzo. Z tego co pamiętam, to bardzo często jednak Paweł Kapusta próbował dialogu z radnymi opozycji. Nie zawsze to było, to brak uzyskania jakichś konsensusów na sesjach. Chyba nie wynikał tylko i wyłącznie z tego, że szefem klubu radnych był Paweł Kapusta. Raczej to tutaj obie strony myślę, że może zbyt duża różnica poglądów, bo mam nadzieję, że to się zmieni w tej kadencji. Mam taką nadzieję. Bardzo bym tego sobie życzył i życzył przede wszystkim mieszkańcom. No tak jak zaplecze, powiedzmy, to różnie politycy między sobą i tutaj samorządowcy rozmawiają, natomiast no, wizualnie nie wyglądało to zbyt tak, zbyt przyjaźnie, powiedzmy, między tutaj dwoma stronami. Dochodziło do takich małych wojen. No mam nadzieję, że że uniknie się w tej kadencji, czy to będzie, bo wybory prezydenckie, wybory do Sejmu zapewne będą pokusą do ostrej, takiej nie tyle samorządowej, co wręcz politycznej dyskusji tu właśnie w tej sali. No ja bardzo żałuję, że Rada Miejska jest upolityczniona aż tak bardzo, a zwłaszcza w okresie przedwyborczym, tak jak widzieliśmy chociażby na sesjach w październiku i we wrześniu. Bardziej wolałbym, żebyśmy byli samorządowcami i skupili się na samym mieście, a nie mamy za dużego przełożenia na politykę krajową i tego nie zmienimy. I zarzucanie sobie, że lider twojego ugrupowania wprowadził coś takiego, a lider twojego ugrupowania powiedział coś innego. Myślę, że nie ma sensu sprowadzania dialogu na taki poziom właśnie tutaj w Radzie Miejskiej. Mam nadzieję, że unikniemy tego w tej kadencji. Przewodniczący Rady tutaj Miejskiej, nowy, stary, w trakcie rozmowy przed chwilą właśnie mówił, że jest szansa, że może ten próg zostanie trochę zmniejszony, że będzie bardziej tak próbował forsować wśród radnych nastawienie się na właśnie tą taką wzniesienie tej samorządności wśród mieszkańców. Jak pan jako przewodniczący klubu by rekomendował na przykład? Oczywiście po wstępnie zmniejszenie tej liczby, no bo to tak jest. Dochodzimy do takiego momentu, że radni co prawda reprezentują, ale wiele środowisk nie weszło do tej Rady Miejskiej. Stowarzyszeń, które czasami też mają jakieś pomysły, też może chciałyby w jakiś sposób zaistnieć w taki sposób, powiedzmy, poza Radą Miejską, ale jednocześnie aktywnie uczestnicząc w jej pracach, radą świadcząc radę, czy tam jakiś pomysł. Tak, już dzisiaj na spotkaniu z szefem opozycyjnego klubu radnych rozmawialiśmy o statucie. Przypuszczam, że w najbliższym czasie będziemy próbowali go zmienić. Faktycznie chcielibyśmy bardzo, jako radni Platformy Obywatelskiej, żeby ta inicjatywa obywatelska, uchwałodawcza, była bardziej przystępna i dostępna dla mieszkańców, ponieważ teraz próg 5000 głosów, 5000 podpisów nad projektem uchwały, którą mieszkańcy chcieliby wnieść pod obrady Rady Miejskiej, no jest zbyt wysoki i troszeczkę jest, że tak powiem, nieczasowe, nie na miejscu, ale zdecydowanie obniżymy ten próg właśnie po to, żeby nie tylko jakby ugrupowania polityczne, czy jakieś siły takie samorządowe, które tutaj nie miały szans, żeby dostać się do nie dostały mandatu mieszkańców, żeby wejść do Rady Miejskiej, ale no przede wszystkim stowarzyszenia, fundacje, jakieś organizacje pozarządowe, które są aktywne w swojej działalności. Które, do podkreślenia, mają czasami wsparcie prawników, więc nie do końca, czasami nawet lepiej są przygotowani niż niektóre mniejsze kluby lub pojedynczy radni. Tak.
Tak, pewnie tak jest, jak pan mówi. Natomiast, no właśnie, żeby dać szansę obywatelom właśnie, którzy stowarzyszają się, czy są właśnie członkami fundacji, żeby taką inicjatywę obywatelską mieli, ponieważ wiadomo, że takie inicjatywy też mogą być cenne. Mamy takie przykłady zresztą. Rady osiedlowe, o jeszcze tutaj, wróćmy może do tych rad osiedlowych. Czy w końcu uda się może, bo to był taki pomysł prezydenta obecnego, może to jest bardziej zarządu, że tak powiem, kompetencja, a może w tej radzie jakoś uda się tym radnym w końcu wykrzesać i pobudzić te społeczności lokalne do takiej czynnego udziału. To też jest, że tak powiem, w waszym, no na pewno na in plus, bo to powiększy na pewne frekwencje. Prawda jest taka, że ja spotykałem się w trakcie kampanii wyborczej z mieszkańcami, oni nawet nie byli w stanie wymienić jednego kandydata. Prezydenta, ewentualnie jego środowisko, bo to jest dużo widoczne, radnych bardzo często nie. Tak, pierwszy krok w kierunku rad dzielnic został już jakby podjęty, bo to były inicjatywy obywatelskie w ramach grudniowskiego budżetu obywatelskiego. Po jakby z praktyki, po tych pierwszych głosowaniach, po tych pierwszych inicjatywach składanych przez mieszkańców, wiemy, że w jakiś sposób te dzielnice są ukształtowane. Być może właśnie przygotowanie do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego na rok 2015 pozwoli nam na delimitację tych tak naprawdę dzielnic i funkcjonalnie i historycznie w Grudziądzu. Nie potwierdziły się obawy o łączeniu dwóch wielkich, czy dwóch odrębnych organizmów, jakim jest na przykład Tuszewo, Owczarki i Tarpno, czy Mniszek i Rządz, ponieważ tak naprawdę siła sprawcza mieszkańców pokazała, że inicjatywa leży po stronie mieszkańców, a nie tak naprawdę czy wskażemy silniejszego czy większego, tak? Jeżeli, czy połączymy słabszego z większym. Myślę, że spróbujemy wyodrębnić właśnie te dzielnice. Po już jakby przegłosowaniu tych projektów do budżetu polskiego 2015 roku, myślę, że wtedy na podstawie tego, na podstawie praktyki samego budżetu obywatelskiego będziemy mogli rozmawiać o tym, żeby te dzielnice powołać do życia w Grudziądzu. Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, ale prawda jest taka, że to przewodniczący największego klubu, a tym bardziej takiego, który ma możliwość głosowania właściwie za wszystkim, ma nawet większą władzę niż prezydent. Ma pan silny mandat do tego, aby silnie tutaj wpływać na różne inicjatywy, no bo to rada jednak sprawdza prezydenta, kieruje wieloma działaniami, inicjatywą, a także zatwierdza budżet, co jest chyba najważniejsze. Znaczy, myślę, że przez 8 lat pracy w Radzie Miejskiej też pokazałem, że mam własną inicjatywę i że potrafię namówić kolegów radnych, nie tylko z opcji koalicyjnej, ale także z opozycji, do poparcia projektów uchwał. I przez te 8 lat kadencji co najmniej dwie uchwały Rady Miejskiej wprowadziłem, bo to była między innymi, byłem współautorem grudziąckiego budżetu obywatelskiego razem z Maciejem Glemowskim oraz z Tomkiem Tomaszkiem i z panią Krystyną Nowak, ale też taki mój sztandarowy produkt z poprzedniej kadencji, czyli stypendia artystyczne i kulturalne, które także znalazły uznanie wszystkich radnych, więc mam nadzieję, że inicjatywy, w ogóle inicjatywy radnych, już nie tylko koalicji, ale wszystkich radnych, takie uchwałodawcze, także będziemy mogli obserwować w tej kadencji. Także tak, jak najbardziej inicjatywy uchwałodawcze, można się spodziewać takich z naszej strony.